W Ekstras Buczyn zainaugurowała wiosnę od wygranej 3-0 z MKS Małkinia. Powoli w tym roku się rozpędzaliśmy, szczerze mówiąc, sparingi. W sumie nie nastawialiśmy się na wynik, nie układały się może po naszej myśli, ale graliśmy z mocnymi rywalami, jak Pogoń Siedlce czy piątoligowa MKS Podlasie. Mimo wszystko budowaliśmy w sobie pewność siebie na treningach, bardzo dobrze pracowaliśmy, frekwencja była naprawdę zadowalająca. Myślę, że trener Damian Krasuski wykonał fajną pracę i tak jak sobie mówiliśmy przed sezonem i przed tą rozpoczynającą się rundą, chcieliśmy dobrze zacząć z takim zbudowaniem pewności siebie. To jest bardzo istotne, żebyśmy się napędzili na następne zbliżające kolejki rundy wiosennej. Wektra przełamała opór rywali na kilkanaście minut przed końcem drugiej połowy. Wcześniej była na bakier ze skutecznością. Dublet ustrzelił Jakub Bobryk, a wynik na 3-0 strzałem bezpośrednio z rzutu rożnego ustalił Damian Prokurat. No my zawsze w zimę mamy problem z tymi sparingami, ale gramy zawsze z mocnymi zespołami, więc dla nas to jest cenna nauka. Super, że udało się zrewanżować za słaby mecz w Małkinii w pierwszej kolejce na jesieni, także liczę, że ta runda będzie dalej udana dla nas. Kolejnym rywalem Wektry będzie Jabłonianka Jabłonna Lacka.